Stadion Europejski Śląsk Wrocław. Przyjechałeś, Piast przyjechał, zagrał w pięknej atmosferze. Jak się czuliście? My czujemy się wspaniale, bo wygrywamy. Na pewno bardzo się cieszymy ze zwycięstwa. Dzisiaj może nie zagraliśmy pięknego spotkania, ale bardzo konsekwentnie w defensywie i w ofensywie wykorzystaliśmy swoje sytuacje. I tak trzeba grać z mistrzem Polski. Jesteśmy Beniaminkiem i tych sytuacji może nie zawsze będziemy stwarzać wiele, ale trzeba je wykorzystywać. Dopisujemy 3 bardzo ważne oczka i chcemy w kolejnych spotkaniach jeszcze zapunktować, żeby zima była spokojna. No właśnie, wracam do tego stadionu. Piękny stadion. Czy ten stadion pomógł czymś? Zmobilizował inaczej? Nie, no ja nie ukrywam, nie wiem jak chłopcy, ja bardzo mnie mobilizują. Tym bardziej przyspieszyło to mi powrót na boisko, bo ja chcę grać na takich stadionach, wśród takiej publiczności, po to się trenuję całe życie, to jest spełnienie marzeń. Wierzę, że będzie mi dane jeszcze kiedyś zagrać na jeszcze piękniejszych, ale tak jak mówię, dzisiaj to jest coś wspaniałego, wygrywamy spotkanie, bardzo się cieszę. No, wygrana z mistrzem Polski to jednak jest sukces duży. No, dla Beniaminka na pewno coś wielkiego, coś do historii klubu dopisane, a wierzymy, że w tym sezonie jeszcze piękną historię będziemy Piasta pisać. Wszyscy mówili, że ty masz kontuzję, że nie możesz grać, a to nagle tajna broń. A wiem, czy tajna. No uraz jest, uraz cały czas jest, mam to pęknięcie i to pęknięcie będzie przez 3 miesiące, natomiast lekarz powiedział, że jest nie na tyle groźne, żeby przeszkodzić. Ja nie ukrywam, że paliłem się do gry, to była to już moja decyzja. Cieszę się, że trenerzy pozwolili mi na to. Zakupiłem ten kart, dzisiaj wystąpiłem. Dawając się maksa nie było super, bo popełniłem parę błędów w defensywie, natomiast mam nadzieję, że z meczu na mecz znowu wrócę do tej dyspozycji z początku sezonu. Właśnie mówiłeś, że chciałbyś grać wyżej i jeszcze lepiej i na razie kask jest ze światowej półki, jak to się mówi. Mam nadzieję, że umiejętności też do tej światowej półki kiedyś dobiją, ale małymi kroczkami jestem zawodnikiem na razie początkującym w Ekstraklasie, chcę się rozwijać z meczu na mecz coraz lepiej i wierzę, że kiedyś osiągnę coś lepszego jeszcze w sporcie. Powiedz jeszcze, jak strzeliłeś tę bramkę. No, włączyłem się do akcji ofensywnej, piłka spadła mi pod nogi, no to co, no, zamknąłem oczy, uderzyłem pod ladę, jak to się mówi. Piłka wpadła, bardzo się cieszę i robię więcej takich sytuacji. A słyszałem, że chciałeś strzelić głową tą właśnie w kasku, no bo może bardziej z kasku. Przed meczem się śmiałem, że właśnie ten kask, mówię, że dzisiaj strzelę bramkę, bo trochę trenerzy narzekali, że nie mogę strzelić bramki, a nie ukrywam, dobrze gram głową w ofensywie i trochę mi tego brakowało. Cieszę się, dzisiaj strzeliłem z nogi, ale wreszcie bramka, a trener wymaga, żeby obrońcy strzelali też, bo musimy odciążyć tych naszych napastników, dzisiaj się udało. No właśnie, przełamaliśmy tą pasę, czy teraz załóżmy, były 4 zwycięstwa, 4 porażki, czy znowu będą 4 zwycięstwa? No ja się śmiałem z Pawłem Oleksem, że to wygląda tak, 2 porażki, 4 zwycięstwa, 2 porażki. Teraz były 2 porażki, no to teraz 4, tak oddzieliliśmy sobie, liczymy, że jeszcze 3 zwycięstwa i później te 2 porażki. Dobra, dziękuję bardzo.